Agnieszko, wiemy, że niedawno wróciłaś z obozu u Ani Lewandowskiej. No i jak wrażenia? Parę godzin temu konkretnie. Wrażenia absolutnie obłędne. Był to absolutnie wyjątkowy tydzień, bo ja też nie wiedziałam, czego się spodziewać. Było bardzo ciężko, ale wiesz, jak dasz radę i po tym tygodniu tak patrzysz na siebie, myślisz sobie, kurczę, jestem fajterką, to jest super, to warto pojechać, znaczy w ogóle warto pojechać, bo przyjeżdżają niesamowite dziewczyny, Anka też jest bardzo fajną babką, bardzo się nami opiekowała i bardzo, bardzo dużo takiego ciepła i energii w to włożyła, w cały ten obóz, ja jestem zachwycona i na pewno będę wracać. A skąd w ogóle taki pomysł, żeby tam pojechać? Przecież masz fenomenalną figurę. Czy to po tym obozie już takie efekty? Wiesz co, efekty po obozie też już zauważyłam, bo bardzo mocno nad sobą pracowałyśmy wszystkie. Nie, wiesz co, ja lubię, jeździłam na obozy z Ewą Chodakowską, ćwiczę z trenerami od Ewki. O obozie Anki marzyłam, bo bardzo dużo dobrego o tych obozach słyszałam. Miałam parę podejść, ale nigdy się nie mogłyśmy zgrać terminami. Teraz się udało i zawsze już wiem, że mój kalendarz będę ustawiała tak, żeby na kolejny obóz udało się dotrzeć. Gdybyś miała tak porównać, to które metody treningowe są Ci bliższe? Czy właśnie Ewy Chodakowskiej, czy Ani? Nie wiesz co, w ogóle nie chciałabym porównywać, dlatego że dziewczyny są obie na tak wysokim poziomie, to jest pełen profesjonalizm, mają naprawdę świetnych trenerów, bo Ewa ma swój team, z którym ja ćwiczę na co dzień i Ania ma swój team, który poznałam dopiero teraz i na pewno, wiesz co, i jedna i druga robi cholernie dobrą robotę, bo i jedna i druga wciąga nas, dziewczyny, i podejrzewam nie tylko dziewczyny, fitness, ćwiczenia, my się ruszamy, jesteśmy dzięki temu zdrowsze, lepiej wyglądamy i to jest najważniejsze.